Witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Rozpoczynamy naszą maksymalną, kolejną pętlę czasu live. Cześć pętlaki! Cześć suwaki! Witamy bardzo serdecznie wszystkich realizatorów, którzy pomagają nam stworzyć ten program dzisiaj. Witamy wszystkich za konsoletą. Ale najważniejsze, witamy naszych wykonawców, którymi dzisiaj są trzy wspaniałe diwy polskiego rocka. Edyta Bartosiewicz. Ania Ortodoks i zespół Kloster Keller. To może teraz ja powiem. I Kasia Nosowska, zespół Hej. A na sam początek serdecznie zapraszamy Edyta Bartosiewicz z zespołem. Come on, ludzie! Here is my poem. Could you read it now? I feel that I'm lost and I need to know. You say, girl, you're a child. I've seen so many hands, still I can tell you more from your eyes. Dziękujemy również. Edytko, poprosimy cię tutaj do nas, z naszego stoliczka, na małą, miłą pogawędkę.
Edytka, powiedz mi, bo z tego co wiem, to masz syneczka wspaniałego Aleksego, 2 latka i 9 miesięcy, z tego co zapamiętam. Powiedz mi, jak godzisz macierzyństwo z tym oszałamiającym życiem estradowym? Spytaj się nadchodzącej Anki Ortodoks, wiesz. Jak, no ciężko jest pogodzić karierę, mówię, że ciężko jest pogodzić karierę piosenkarki z byciem matką, nie? Nie masz czasami wyrzutów sumienia, na przykład, że za mało się małym zajmujesz? Mam, nie wiem, coś takiego. Ja chciałam tu pozdrowić moją mamę, która mi bardzo pomaga i bardzo ją za to kocham. Dziękuję. Edyta, ja mam takie pytanie, bo zawsze mnie fascynował twój samochód na tym teledysku. Czy jest to twój prywatny samochód, czy to jest twoja fura? No chciałabym, żeby to była moja fura, ale no nie jest. If I were to lose again, like I've lost before, I know how it can hurt. I'd rather not to fall in love. Love is powiedz mi, a jaka jest twoja ocena roku tego, 93, w polskiej muzyce rockowej? Jak oceniasz? Znaczy myślę, że stało się kilka fajnych rzeczy. Mnie się osobiście podoba Hej, myślę, że to był i debiut, i po prostu najlepszy zespół akurat. Widać to po koncertach, po sprzedaży płyt. Ale też kilka innych fajnych rzeczy, tak jak AC Drinkers czy Proletariat. Czy Kloster Keller, tu właśnie tak. Się umówiłyśmy tak z Anką, że tak powiem. Dobrze. A powiedz, jakie są twoje typy zagraniczne tego roku, rok 93? Twoje najlepsze płyty? No myślę, że Björk jest najlepsza. A powiedz mi, co sądzisz, jaki jest twój stosunek do żeńskiej konkurencji, jeśli dokładnie, chodzi o... Dokładnie, dzisiaj trzy kobiety śpiewające. Tak. I jaki jest w ogóle wasz stosunek do, nawzajem do samych siebie? Czy prywatnie jest to pewna solidarność kobieca, czy pewna znana zawsze ale, zawiść a zawodowo? I nienawiść kobieca taka, wiesz? Znaczy, szkoda, że nie było was wczoraj w hotelu, no po prostu do 4 rano siedziałyśmy, plotkowałyśmy, tak? Tak było, no. Thank you.
śliczny, że się boję cię dotknąć. Jeszcze nikt nigdy tak przy mnie nie zasypiał. Wildflower, start of a dream that must do that for fame. Wildflower.
stowarzyszeniem zespołu Kloster Keller. Aniu, nie odchodź teraz. Aniu. Mamy do ciebie tutaj parę pytań. Jak wiadomo, także jesteś matką przeuroczego, 6-miesięcznego brzdąca o rewelacyjnym imieniu Adam. Adam, a także Pufol. Pufol. Aneczko, powiedz, jak sobie radzisz, bo z tego, co zauważyłam, to wszędzie jego zabierasz. No jak to jest w ogóle? To nie jest takie proste chyba. Zabieram jego dlatego, że karmię go piersią i nie mogę go zostawić nawet na jeden dzień w Warszawie, bo on tak co 4 godziny musi jeść. Nadchodzi. I ja dzisiaj ciebie zapytałam, czy twoim takim prywatnym marzeniem byłoby, żeby Adaś poszedł w wasze ślady, mam na myśli ciebie i twojego męża, powiedziałaś, że tak. I czy już masz w planie jakiś instrument dla niego, jakieś kółko muzyczne w przyszłości? My postanowiliśmy z Krzysiem nie ingerować w jego życie i pozostawiamy mu pełną wolność wyboru co do instrumentu, na którym będzie grał w zespole rockowym. Ja myślę, że będzie wokalistą. Na imię miałaś Agnieszka i taki dziwny wzrok. Ty zawsze byłaś inna, przewrotna i niewinna. I zimna tak jak skała, wtedy ostatni raz cię żegnałam. Absolutną wokalną miłością przez całe życie była zawsze Siouxsie, zespołu Siouxsie and the Banshees oczywiście, i uważam, że to jest wokalistka idealna w kwestii jej podejścia do muzyki. Czuję się z nią, tak psychicznie się utożsamiam, tak jak jeden nasz kolega tak niedawno mu trochę się z Salvadorem Dali utożsamiał, nasz były gitarzysta Jacek, pozdrawiam, to właśnie ja się utożsamiam ze Siouxsie. No nie tylko ją tak kocham bardzo. Na przykład wokalistka zespołu Rainbirds, Katerina, też mi się bardzo podoba. No, mnóstwo jest w ogóle świetnych dziewczyn, ale te dwie to chyba przede wszystkim. Pytaliśmy twoją poprzedniczkę Edytę o typy roku 93. Twoje płyty polskie i zagraniczne minionego roku. Ja jestem pełna zachwytu nad swoją płytą przede wszystkim. Zresztą uważam, że jest to zupełnie normalne, bo jakbym była niezadowolona z mojej płyty, to w ogóle nie chciała już kontynuować zapewne grania. Żegnamy Anię gorąco. Zapowiedź. I moi drodzy, ostatnia gwiazda, wielka gwiazda polskiej sceny rockowej, Katarzyna Nosowska i zespół Hej! Dzień dobry.
weź, pomoże ci. Letne myśli w słowa zmienią się, wyśpiewasz się sam. Śpiewasz, wyśpiewasz się sam. Wyśpiewasz, wyśpiewasz się sam. Kasiu, na pewno wszyscy bardzo by się chcieli dowiedzieć, skąd się wzięła nazwa zespołu Hej! Otóż okrzykiem wojennym Dakotów jest Hokka Hej. A jak wszyscy w kraju wiemy, nasz lider Piotr Banach ma niesamowitą, że tak użyję młodzieżowego słowa, odkrętkę na słowo, na Indian, przepraszam bardzo. I dlatego zaproponował taką nazwę. Sama nazwa Hokka Hej jego zdaniem brzmiała zbyt... Skomplikowanie i była po prostu za długa, więc postanowił skrócić ją do Hej, a że jest to łatwe do zapisania, do zapamiętania i do wypowiedzenia, więc zaakceptowaliśmy to. Rok 93, twoje typy polskie i zagraniczne. Hej, mi się bardzo, tutaj chciałam się przypucować troszeczkę trójmiejskiej publiczności, otóż bardzo mi się podoba zespół Illusion. Byłam ostatnio w Szczecinie na koncercie tego zespołu i naprawdę bardzo mi się podoba. Lubię również zespół Krishna Brothers, oczywiście lubię zespół Golden Life. No a zagraniczne typy? Co ci się najbardziej podobało w 93 roku? W 93 roku? No to zależy, bo to się wszystko zmieniało. Na początku oczywiście byłam na maksa zafascynowana tym wszystkim, co się dzieje wiadomo gdzie. Tam. Więc to jakieś Pearl Jamy i Soundgardeny i te takie inne rzeczy bardzo mi się podobały. Później przeżywałam okres fascynacji muzyką troszeczkę cięższą, aczkolwiek dosyć taką podobną w moim zdaniem w klimacie, czy jakieś tam Buddy Canty i Pantery i Helmety. I do tej pory bardzo lubię te wszystkie zespoły, natomiast ostatnio słucham bardzo dużo zespołu Stone Temple Pilots. Ja wiem, że to jest zżynka ze wszystkiego, co w ogóle w tej chwili gdzie ma miejsce na świecie, natomiast piosenki mają tak ładne, że po prostu słucham ich na okrągło. Chciałam się jeszcze zapytać, jak zespół Hej wspomina pobyt w Paryżu i co się tam najbardziej podobało? Paryż robi chyba na każdym wrażenie. Było bardzo ciepło. Więc w sumie raczej nie było nam specjalnie przyjemnie i ciężko nam było wędrować po mieście, ponieważ stróżki po ciele spływające i takie rzeczy było bardzo nieprzyjemnie, było bardzo gorąco. Natomiast byliśmy na przykład na cmentarzu słynnym i mamy zdjęcia przy grobie wiadomo kogo.
Morrisona. Oraz na przykład spędziliśmy, podejrzewam, że z półtorej godziny, ponieważ uparłam się, żeby odnaleźć grup Edith Piaf. I leżała pod nie swoim nazwiskiem, więc straciliśmy kupę czasu i przydarzyła nam się bardzo fajna przygoda, ponieważ ktoś tam jakąś łamaną angielszczyzną próbował zapytać się takiej grupki młodych osób, gdzie znajduje się ten grup. I tak... I w tym momencie te dziewczynki mówią, my też szukamy grobu Edith Piaf. I później coś takiego było. O Jezu! A czy wy przypadkiem... aparaty? Edith Piaf poszła w zapomnienie, a my jak te króle wprost formalnie pozowaliśmy. Było bardzo fajnie, naprawdę. Wszystkiego najlepszego. Żegnamy się do kolejnej pętli czasu live. Z wami czekamy na następne gwiazdy. Hej, cześć! Cierpienia potrafisz znieść, lecz nawet